Jesteśmy w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego. To właśnie tutaj odbywa się koncert o nazwie Ocalić od zapomnienia. Zobaczmy i posłuchajmy, co mają nam do przekazania młodzi artyści, między innymi studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego. Niech połączy nas pasja i muzyka. Gdy Abram był w pieluszkach już, miał zdolności w nóżkach już. Mamka, choć chamka, ceniła dryk Abramka i wyrósł na fircyka, co wciąż nogami fika, jak panny ta cjanny słowem męskim gir. Konkurent Halamek wciąż tańczył Abramek, gdzie tylko dancing tam on musiał być. Najpierwszy w świecie Bawidamek. Zjawiał się na fiksie, to zaraz robił krzyk się. Maestro z orkiestrą zaraz śpiewał tak: Abram, ja ci zagram, a ty zatańcz Abram, z gracją, prezentacją, żebyś spół. Kanciarz, eleganciarz, jak gdyby tańczasz modniej, swobodnie, każdy ruch ty amore. Dlaczego warto zachować tę muzykę, która dziś została zaprezentowana, od zapomnienia? Jak sam koncert nosi tytuł Ocalić od zapomnienia, mówi nam o tym, że chcemy wspominać utwory, które już dawno gdzieś zostały zapomniane, albo wykonawców, którzy odeszli dawno, dawno temu, ale też w tych naszych czasach, teraz, w teraźniejszości. Najważniejsze dla mnie było to, że to były jednak polskie utwory i no, taki polski akcent, właśnie to było w tym wszystkim najlepsze. Listopad ma w sobie taki niezapomniany klimat, to też mocno łączy się z koncertem, który tworzyliście. Czy dla ciebie ta pora roku jest wyjątkowa, wpasowała się w to, co tworzyliście? Ja nie lubię jesieni. Ja nie lubię listopada. Dla mnie to jest najgorszy miesiąc w roku, ale właśnie poprzez takie koncerty jak ten, on staje się cieplejszy, staje się milszy, przygotowania. Człowiek wtedy nie myśli o tej szarości, która panuje gdzieś na zewnątrz, tylko o tych wszystkich miłych dniach, które się spędza tutaj z przyjaciółmi, z muzykami. Dzięki takim koncertom jest lepiej.